Księga Lamentacji, rozdział 2 Alef Ach, jakże chmurą swego gniewu zaciemnia Pan Syjon! Strącił z nieba na ziemię chwałę Izraela. W dniu swego gniewu już nie wspomina podnóżka stóp swoich. Bet Bezlitośnie zniszczył Pan wszystkie pastwiska Jakuba. Zburzył w swym oburzeniu warownię Judei. Cisnął o ziemię i sponiewierał królestwo i jego przywódców. Gimel Gniewem zapłonął i złamał całą moc Izraela, cofnął swoją prawą rękę, gdy zbliżał się nieprzyjaciel. Rozpalił w Jakubie pożogę jak ogień, który trawi wszystko dokoła. Dalet. Do wroga podobny, gdy łuk swój naciągnął, uzbroił swoją prawą rękę, jak wróg pozabijał wszystko, co było rozkoszą dla oczu. Wylał swój gniew jak ogień na namiot Syjonu. He. Chówcem wrogim Pan stał się dla nas, zniszczył on Izraela, zburzył wszystkie jego pałace, spustoszył Jego twierdze, kazał Judei cierpieć nieznośne boleści. Waw. Własną siedzibę przeorał jak ogród, spustoszył swe miejsce święte. Na zapomnienie skazał pan na Syjonie uroczyste święta i szabat. Zapalczywości swego gniewu odrzucił króla i kapłana. Zain Zelżyć pozwolił Pan swój ołtarz, obrzydził sobie własną świątynię, wydał w moc wroga mury swoich zamków. W domu Pana krzyk podniesiono, jak w Dzień Świąteczny. Het. Chciał Pan zburzyć mur Syjonu, rozciągnął sznur mierniczy i nie odstąpił od zagłady. Przed murze i mur pogrążył w żałobie, razem chylą się do upadku. Tet. Trzasnęły o ziemię jej bramy zniszczył i połamał jej rygle jej król i książęta upogan a prawo ustało nawet prorocy nie mają objawienia od pana jody już na ziemi usiedli w milczeniu starsi Syjonu posypali prochem swe głowy włożyli wory pokutne jerozolimskie dziewice skłoniły swe głowy ku ziemi kaf. Krwią nabiegły moje oczy od płaczu, burzą się moje wnętrzności. Na ziemię ma żółć się wylewa z powodu klęski mego ludu. Gdy dzieci i niemowlęta giną na ulicach miasta. Lament. Lamentują dzieci przy swych matkach, gdzie jest zboże i wino. I, jak ciężko ranni, mdleją na ulicach miasta i oddają ducha na łonie swych matek. Mem. Mam do ciebie mówić, ale jak? Do kogo cię przyrównać, Jerozolimo? Z kim Cię zestawić dla pocieszenia, dziewiczy Syjonie? Bo Twoje nieszczęście jest ogromne jak morze. Któż Cię uleczy? Nun. Nieprawdziwe i próżne były wizje Twoich proroków. Nie wypominali Ci Twojej winy, aby uchronić Cię od niewoli. Jako prorocze głosili wizje kłamliwe i zwodnicze. Samych. Słychać, jak nad Tobą klaszczą wszyscy, co przechodzą drogą, szydzą i potrząsają głowami nad Jerozolimą. Czyż to jest miasto, które nazywano piękną koroną rozkoszą całej ziemi? P. Ponad Tobą otwierają swe usta wszyscy Twoi nieprzyjaciele. Szydzą i zgrzytają zębami, mówiąc, już ją pochłonęliśmy. To dzień przez nas oczekiwany, widać, że dopięliśmy swego. Ain. A Pan postąpił tak, jak zamierzył, wypełnił swoją groźbę zapowiadaną od dawna. Zniszczył Cię bez litości, pozwolił drwić z Ciebie wrogom, nieprzyjaciołom górować nad Tobą. Cade, całym sercem wołaj do Pana, lamentuj syjonie. Niech płyną Twe łzy jak rzeka, za dnia i w nocy. Nie dawaj sobie wytchnienia, nie daj odpoczynku Twym oczom. Kow. Krzycz z rozpaczy po nocach, lamentuj przy zmianach nocnych straży. Wylewaj jak wodę swe serce przed Panem. Wznoś swoje dłonie do Niego z prośbą o życie Twoich niemowląt, ginących z głodu na rogach wszystkich ulic. Resz. Racz wejrzeć, Panie, zauważ, z kim tak postąpiłeś. Czy kobiety mają zjadać owoc swego łona, wypieszczone swe niemowlęta? Czy kapłan i prorok mają ginąć w świątyni Pana? Shin. Starcy i młodzieńcy legli w prochu ulicy. Moje dziewice i młodzież polegli od miecza. Pobiłeś ich w dniu swego gniewu. Zgładziłeś ich bez litości. Taw. Tych, co mi grożą, zwołałeś zewsząd jak na święto. Nikt nie uszedł w dniu gniewu Pana i nikt nie ocalał. Tych, których piastowałam i wychowywałam, wróg mój wytracił. Konie znowu, oczywiście, tu jest bardzo wiele wątków, bardzo wiele różnych poetyckich zdań. Każdy to musi szukać na siebie czegoś. Jedna taka uwaga jeszcze ogólna, bo zapomniałem wam chyba wczoraj o tym powiedzieć. Kani autorem tych lamentacji nie jest Jeremiasz. Kiedyś mu się przypisywało autorstwo tego, ale dzisiaj to już wiemy, że raczej nie. To jest zupełnie inny język, to jest inny sposób i myślenia, i odczuwania, i pisania. Napisał to ktoś inny, ale to jakby pewnie też oddawało emocje Jeremiasza. Mnie się dzisiaj bardzo spodobało jedno, szczególnie jeden werset. Każdy z Was musi tu swojego poszukać. O tym, wylewaj swe serce przed Panem. Zobaczcie, wylewaj, czyli tak wszystko mu daj. Jak mówisz, coś mi się wylało, nie, nie tylko ulało, nie? Tylko wylało. I to się kojarzy z czymś takim, że miałem coś, no i wylałem to wszystko, jakby nie mam już tego. Koni trzeba przed Bogiem, też przed ludźmi, oczywiście wszystko ma właściwą miarę, we wszystkim też można jakby zrobić coś niedobrego, nie, w takim, w takim wylewaniu, bo można przesadzić, ale bardzo potrzebujemy takiej wylewności, nie, żeby nie kisić, nie nosić tego w sobie, tylko wylewać przed Bogiem, przed ludźmi to, co się dzieje w naszym sercu, szczególnie to, co jest trudne, chociaż nie tylko, to za radosne też, ale żeby nie trzymać wszystkiego w sobie, tylko wylewać. Przed tymi, których kochamy, jakimś takim oczywiście jest Pan Bóg, też ludzie. Bardzo warto to robić.